Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Cześć Patryk. Ostatnio zauważyłem, że zastanawialiście się z chłopakami, jak zainstalować spoiler w Diablo, na jakich on ma być odległościach, więc stwierdziłem, że po prostu wezmę i Ci to nagram i Ci to pokażę. Bo mam jakby nieruszany temat, więc tak. Mam te instrumenty pomiarowe. Tutaj on jest zorientowany mniej więcej od końcówki spoilera do końcówki auta, do końca auta jest mniej więcej 12 cm. Ale tutaj tak ciężko trochę zmierzyć. O wiele prościej, podejrzewam, będzie zmierzyć to tutaj z tej strony. I tutaj to jest mniej więcej 1 cm. Tu jeszcze jest taka gumka, ona też trochę odstaje. Powiedzmy, jakby mierzyć samego zderzaka. No to jest centymetr. Pewnie to słabo widać, bo GoPro słabo ostrzy, ale jest centymetr z tej strony i około 12 cm z tej strony. Jeżeli chodzi o orientację lewo-prawo, jakby za bardzo nie ma wyboru, bo z jednej i z drugiej strony praktycznie przychodzi, prawie że tutaj praktycznie na zero przychodzi. Jakiś z drugiej jest tak samo, no, czyli on praktycznie na skrajne przychodzi. Tylko tutaj gdzieś w okolicach 12 cm. Tutaj w okolicy centymetra. Pytanie, czy macie też taki sam model spoilera, bo może się okazać, że tutaj ta odległość jest inna. Możliwe, że on jest jakoś trochę inaczej zrobiony. Ten jest na 100% oryginalny. Wyszedł z takiej specyfikacji. Z tego co mi wiadomo, był to fabrycznie zamontowany. Nie tak jak w puntaczach, że montują je poza oficjalną jakby dystrybucją. Jakby nie idzie zamówić sobie puntacza, nie szło sobie zamówić puntacza ze spoilerem. Tutaj z tego co wiem, spoiler był już założony fabrycznie. Zresztą ten samochód miał niewiele opcji tak na tą sprawę, bo oprócz tego, że można było mu dołożyć spoiler, to można było mu też dołożyć. Można było mu też dołożyć taką rączkę. Tutaj to jest też opcja. Podejrzewam, że okrutnie droga wtedy. Aha, jeszcze można było założyć zegarek. Ja nawet nie wiem, jaki to jest zegarek. To jest zegarek jakiś taki chyba standardowy, ale mówiłem, że można było założyć zegarek jakiegoś producenta. I on kosztował, pamiętam, walizkę pieniędzy. Natomiast to było takie po prostu taki pierdoła gadżet. Ale to jest taka, powiedzmy, bardzo użyteczna funkcja w tym samochodzie. Taka podwójna cykorłapka. To było w opcji, chyba przeszycia też były, że można sobie było żółtą nicią przeszyć wszystko w koło. To było chyba też w opcji dodatkowej, ta rączka. No i spoiler, i chyba nic więcej. No i sprzęt audio, bo sprzęt audio też był montowany do tych aut. Też chyba nie fabrycznie, nie w wersji podstawowej, można było sobie zamówić to ze sprzętem Car Audio albo bez, ewentualnie można go tam było też jeszcze jakoś zmodzić. Tutaj są takie całkiem pokaźne, nie wiem, czy one są też fabryczne, bo to są Diamonda, sprzęt grający głośniki, wszystko z Diamonda, ale trochę tu ciasno. Ale sprzęcior też był Diamonda montowany. Tu i tu. I to są chyba jedyne możliwości kustomizacji fabrycznej w Lambo. Także mam nadzieję, że pomogłem z tymi
niezwykle skomplikowanymi pomiarami. Także centymetr tu, 12 centów tam, a to nam jakby jedno z drugiego wyjdzie. No. I tak to powinno wyglądać. Gdzie mam jeszcze pokrowę? Dobra. Życzę sukcesów w mocowaniu, bo podejrzewam, że będzie trochę zabawy, żeby to się... Chociaż jak widziałem, jak to było przykręcone, nie, znaczy też pytanie jest, jaką oni prędkością maksymalną tym autem jechali z tak przykręconym spoilerem, ale że to nie wyfrunęło na te wkręty, to szacun. Natomiast no tutaj trzeba będzie to zrobić na pewno porządniej, tak żeby to w razie czego, gdyby się chciało na niemieckiej autostradzie sprawdzić możliwości auta, to żeby czasem go nie szukać w osobnym landzie. Bo jeszcze zastanawialiście się, czy spoiler wystaje za obrys auta z tyłu, jakby. No nie wystaje. Nie wystaje nawet, jeżeli nie będzie zamocowanego tak jak u Patryka zderzaka. Bo Patryk chyba nie będzie mieć zderzaka. Także nawet jeżeli zderzaka by nie było, to on tak i tak nie wystaje za tylną część auta. Tak więc tak jak był wtedy zamontowany, czyli że wystawał, no to tak nie. Tak na pewno nie jest to fabrycznie zrobione. Także no, taka jeszcze... do powiedzonko małe. No dobra, ale tak czy siak, jakby widziałem się przed sekundą z Wiktorem i jakby tam też mamy taką rozkminę, czy tu lejować ten blok, czy nie. Wiesz, teoretycznie Alusil jest super w stanie, tak? Ale jest owalizacja za duża. Jajeczka się porobiły. Te jajeczka się porobiły. I teraz jakby na dwoje babka wróżyła, wiesz, duży wydatek jakby, żeby robić to, jeżeli zrobić, to zrobić w żeliwie, z drugiej strony jak zrobić w żeliwie, to będzie działało i już zostanie na... No na, Ferrari no, miałeś taki plan, pamiętam, 599, tutaj tak. Żeliwne miało być robione, nie wiem, czy finalnie zrobiłeś, czy nie? Nie, w końcu udało mi się oryginały kupić, więc tutaj pytanie, co zrobić, czy wiesz, pójść w... Nie wiem, no jakby też się zastanawiam, myślę nad tym. A jak głowice, pociesz mnie przynajmniej z głowicami. No to cię pocieszę, bo głowice... są naprawdę w dobrym stanie. Wiadomo, można to tam... nie było to, co w Ferrari, że tutaj rzeźbione nie. Dłutem. Tu oczywiście widać jakieś ślady korozji od wody, czy od wody, od płynu chłodniczego, potocznie mówimy o to, że od wody. Natomiast... Straszny syf, straszny szlam tam był jest. Tak, tak, no widać to, nie? Natomiast w Ferrari tam było po prostu zjedzone, nie? Tam po prostu było raczycho, rozumiesz, nie? Tam było tak. Powyżerane, trzeba było, wiesz, każdy, tym bardziej, że tutaj masz jeszcze taką, wiesz, fajną, prostą, włoską robotę, że masz po prostu, tak jak w starszych typu tych głowicach, tak jak na przykład stare Volkswageny czy coś, to też masz bardzo dużo okrągłych kanałów, nie powiedzmy wymyślnych takich, wiesz, jak czasami masz na oszczelce na przykład taki kanał, a w głowicy masz tak. Odworek, nie? I to też na przykład fajnie się obrabia, gdyby było zjedzone, Ferrari było gorzej, bo tam miałeś, wiesz, jakieś kształty, nie? Tak. Musiałeś te kształty zachować. Tutaj nawet gdyby coś było do roboty, no to jest o wiele prostsze w obróbce, ale tutaj tak na dobrą sprawę nie ma za dużo do roboty. Głowica jest naprawdę w mega dobrym stanie. No nie ma dużego przebiegu, no ale jakby Ferrari też nie miało. No to wiesz, że to nie ma wyznacznika jakby w tym. Dobra, a powiedz mi tak, mierzyłeś się, czy one są proste? Jeszcze nie. Ale nie wyglądają, ja wiem, że nie wyglądają. Panie kierowniku, proste, co pan nie widzi? O, szkulko od łożyska zacznie się toczy. Ale nie było, tak sprawdzaliśmy, wiesz, wałki czy całą resztę, jak to się obraca, to wiesz, po wałkach by też trochę było widać. Nic. Znaczy na to, wiesz, możemy się zdziwić, że może mogą być jakieś tutaj, ja bardziej bym się nie obawiał tego, że ona będzie, powiedzmy, odkształcona po całości korpusu, tylko że mogą być gdzieś jakieś przedłużenia, wiesz, odkształcenia takie punktowe, powiedzmy, nie? Tutaj między cylindrami jest ok, tu nie ma, nie widać żadnych przedmuchów. No bo uszczelka była fatalna. No w ogóle to jest mistrz. Ja powiedziałem do Wiktora, mówię, Wiktor, gdzie masz te uszczelki? No wyrzuciłem, mówię, nie wyrzucaj, ja to biorę, nie? Będzie, wiesz, ład w ogóle niesamowite. Tak. Na tym. Dobra, słuchaj, to co? Ja ci zostawiam to, daj mi znać, jak je pomierzysz i sprawdzisz ich szczelności i to, ju. Tak, no mówię, tutaj na dobrą sprawę te głowice mogłyby by już być zrobione, ale z racji, że tam jeszcze jest długa droga z blokiem, także tutaj, wiesz, nie chcę tego zrobić, że to będzie, wiesz, zrobione, wyszlifowane, wiesz, na lalunie wszystko zrobione, a potem będzie to stało miesiąc, czy dwa, czy nie wiem ile. I bez sensu się kurzyło, nie? Dobra, będzie hasło, że już jest blok, to będziemy działać. Powiedz mi, bo ty też jesteś dla mnie wyznacznikiem, bo masz swoje Diablo. Z tego samego rocznika, jakby, to jakby wszystko jest to samo. Twoje jest odrobinkę późniejsze, nie?
No, dosłownie, ale właśnie nie wiem ile. Trzeba zdjąć... Rocznikowo niecały, w sumie, bo to masz 90, nie? Czy 91? Ja mam teoretycznie 91 rejestracja, ty... natomiast wszędzie jest wpisane, jak go rozbierasz, jak wszędzie ma 90 rok. Mhm. Na, wiesz, daty są chyba listopad 90 i tak dalej. I ma 27 numer wszędzie. No, kurde, mega świeżynka, nie? U ciebie podejrzewam, że też trzeba byłoby tak naprawdę odchylić, jakby, albo lepiej nie, bo masz wszystko w oryginale, mhm. Ale odchylić jakby na tapicę RC i na tym będziesz widział. No właśnie, bo to jest też ciekawe, nie? Bo ja na początku myślałem, że numer seryjny jest w winie zawarty. Nie, tam jest jakoś porąbane. To jest, w nic się nie zgadza, nie? Tak, tak, jakby tak. Jest 502, mam końcówkę winu, więc to by wychodziło, że to już powinno być... no niech niby wyszło 800 sztuk, nie? No, ale to już powinien być... 500 samochód wychodził chyba w 93 roku. Tak, bo w 94, chyba w połowie, albo w końcówce, albo w 95, albo w 4 mieli 1000 egzemplarz. No właśnie, więc nie? Jakby... Więc to w ogóle się nie spina, tak. Nie? Nie. Dobra, tak czy siak. Powiedz mi, czy ty byś tulejował? Nażeliwał? Czy składałbyś na oryginalnym Alusilu, który nie do końca wiadomo, na razie jest okej, okay, ale jakby nikt nie do końca będzie wiedział, co się będzie działo no dalej. No pytanie, czy nie mierzyliście stopnia sprężenia na tym silniku, nie? Mierzyliśmy. I co? Nie, to było okej, okay, no jakby, te, ale wiesz, to był ten stopień sprężenia, też był na takim silniku, który stał przez 5 lat, tak? Więc mógł się trochę... Więc jakby był równy. Jakby też nie do końca wiem, jakie wartości powinien mieć, ale był równy. No, trudna sytuacja, bo wiesz, teraz, że, raz, że zostajesz w oryginale, zostawiając Usil. Nikasil, no. Zostajesz w oryginale, i, no ale z drugiej strony, jeżeli masz zrobić remont całego pieca... I za chwilę, 5000 kilometrów okazuje się, że zacznie ci kopcić, tak. Bo oh, nowy shit, pierścień ci na przykład zarysuje i będzie, wiesz. No i będzie jeszcze dramat gorszy, nie? Mhm. Bo i tak nowe pierścienie muszą być. No muszą być, a wiesz, czasami to jak masz owalizację na tulei cylindra, jak masz jajka i założysz nowy pierścień, to może być jeszcze gorzej, nie? Dobra, piszcie w komentarzach, co myślicie, jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat. Ja też nie wiem jeszcze, co zrobić. No. Tym bardziej, że wiesz, to wszystko nie jest 2 złote, nie? Niestety. Jest. Razy 12. Jest 2 złote, ale prawdziwe 2 złote sztabki. No właśnie. Zawsze mi mówiłeś, że nie wchodzić w Lamborghini, bo... Jest takie przysłowie, tak się mówi, że ceny Lamborghini, w ceny Ferrari ustala się katalogowo, nie? A ceny Lamborghini ustala się w ten sposób, na że wagę. Na wagę. Z jednej strony kładziesz klamot, a z drugiej strony kładziesz stawki złota. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Przed nami kolejny dzień zabawy przy Lambo. Zapraszamy. Zaczniemy może od Łukasza, który cały czas działa przy poszyciach. Co u ciebie, Łukasz? Zabawkę mamy przygotowaną od strony jakby wewnętrznej. Tak? Zimę ją można nawet ciekawać. Czy maska przygotowana od strony wewnętrznej? Będzie do spakowania. Robert będzie z tego kręcił film ponoć. Tak. Ona jest teraz przyjrzona, ale myślę, że możemy ją chociaż od tej strony. A powierzchnia jest wyprowadzona? Tak, te wszystkie są połatane, to jeszcze nie jest oczywiście dopracowane pod względem rysy i takich rzeczy, ale wszystkie takie te najważniejsze elementy są połapane. I teraz musimy ją tutaj wszystkie widzieć, żeby nie ruszała. I będzie okay. Zaciągana cała tutaj maska, będzie wyprowadzona, no ona jest teraz wzmocniona szpatą z łuknem na brzegach, tam gdzie były największe takie nierówności. Ale teraz będzie szpatulowana po całości już szpatulką wykończeniową i wyprowadzana, docierana na gotowo. I tutaj Robert zrobi film z tego. Robert zrobi to osobiście, nawet będzie szpakował, także warto obejrzeć. Tutaj jest ta tylnia blacha do umocowania spoilera. Ona jak widać też nie była jakoś super prosta, ale już teraz można sobie ją pomacać i zobaczyć, że już jest okej. Okay. I tu będzie mocowany na górę spoiler, od zewnętrznej strony są to, ona tu jest szalutka ładna, są tylko takie elementy do wyszlifowania, już spawy, ale tutaj szpachówki jakby
nie przewiduje zbyt wiele albo, albo wcale. No i jeszcze będzie trzeba stosować zespolerem, który jest w zakocie. I te płaszczyzny do siebie przylegają. Nie, to po prostu zaspakujemy je razem, żeby to było wszystko... Tworzyło ładny komplet. Tak, jak powinno być, czyli okay. Aby obie płaszczyzny wyglądały idealnie. W momencie każda płaszczyzna jest wyprowadzana oddzielnie, nie trzeba sprawdzić, to się wszystko trzyma. Dobrze. Super, dzięki bardzo. Przechodzimy dalej do Michała, który zastępuje nam Sławka, ponieważ Sławek uszkodził sobie rękę i nie ma go do końca tygodnia, dlatego Michał w zastępstwie pomaga nam przy projekcie AMBO. Chodźmy zapytać Michała, co u niego. Cześć Michale. Cześć Michale. Michał kończy po Sławku te blachy, które tam pozostawiał, podrabiał. To jest stalowa część podłogi, która jest naszym pomysłem. To ustawiłem, żeby było w jednej linii, jedna i druga blacha. Okay. I jak zrobimy podłogę aluminiową, nitowaną, no tylko dosuniemy do tego i przynitujemy tak, jak było oryginalnie. Okej, okay, co jeszcze? Mamy nadkola, widzę, spawane. Tak, nadkola mamy spawane. Mamy wstawane elementy grodzi tej przy bagażniku. Elementy grodzi również, ok. No i w następnej kolejności będziemy się zajmować obudową bagażnika. Mamy wykonane elementy bagażnika, na razie tylko przymierzone są. Tak, rozumiem. Na razie to tylko położone do nagrania. A jak Sławek wrócisz po pierwszym tygodniu, to dobrze. Zajmie się podłogą. No to możemy pokazać, tak? Tak, tu tak, mamy szkic, z tego będzie zrobiona podłoga. Tak, wycofamy sobie szablon, każde przypłaczanie i zagięcie. Dobrze.